Jeszcze raz dzisiaj konferencja ruchu Palikota, tym razem przed Państwem poseł Bartłomiej Bondio, nasz reprezentant w Komisji Obrony Narodowej. No ja tutaj nie tylko w formie osoby towarzyszącej, ale również jako wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, dlatego że chcemy dzisiaj z Państwem porozmawiać i przedstawić Państwu problemy polskiego przemysłu zbrojeniowego. No ale jeżeli chodzi o szczegóły, to oddaję głos panu posłowi Bartłomiejowi Bondio. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Rząd polski nie zadbał o polski przemysł zbrojeniowy, rzucając go na szerokie wody konkurencji z przemysłem Unii Europejskiej oraz przemysłem Stanów Zjednoczonych, zupełnie wyrównując jego szanse w otwartej walce konkurencyjnej. Dzisiaj o godzinie 16 odbywa się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej właśnie w sprawie perspektyw rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. W wyniku przynależności Polski do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej w chwili obecnej procedowane są dwa bardzo ważne akty prawne. Pierwszym z nich jest dyrektywa Unii Europejskiej nr 81 z roku 2009, wymuszająca na naszym rządzie i na kraju otwarcie polskiego rynku zbrojeniowego i pełną konkurencyjność. Prace nad tą dyrektywą trwają 3 lata. Szeroko prowadzone konsultacje społeczne, prace w 4 ministerstwach. I do dzisiaj nie ma żadnych skutków, nie ma żadnych wyłączeń zabezpieczających polskie interesy na arenie Unii Europejskiej. Możemy w każdej chwili wykorzystać zapisy Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej, artykułu 346, powodujące, że polskie firmy będą miały zwiększoną możliwość konkurowania z firmami Unii Europejskiej. Z takich zapisów skorzystali Brytyjczycy, tworząc specjalne programy współpracy na linii przemysł zbrojeniowy, armia. Polski rząd nic nie zrobił w tym kierunku, aby wyrównać nasze szanse w konkurencji z innymi państwami, innymi firmami państw Unii Europejskiej. Drugim aktem prawnym jest memorandum pomiędzy polskim rządem a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. O ile prawo Unii Europejskiej jest dla nas jako dla członka Unii prawem nadrzędnym, to wszelkie akty z rządem Stanów Zjednoczonych są dla nas dobrowolne i tym bardziej zadziwiające jest, że takie uregulowania polski rząd podpisuje błyskawicznie. Błyskawicznie poddaje się pełnej konkurencyjności, licząc na to, że polskie przedsiębiorstwa będą mogły swobodnie konkurować z rynkiem amerykańskim, który od 1933 roku poprzedniego stulecia działa w oparciu o Buy American Act, który mówi o tym, że wszystkie zaopatrzenia dokonywane na rzecz armii amerykańskiej mają być dokonywane w Stanach Zjednoczonych. Chciałem zacytować opinię Ministerstwa Obrony Narodowej o właśnie memorandum z rządem Stanów Zjednoczonych. Wejście w życie niniejszego memorandum stworzy podstawę prawną do swobodnego konkurowania przez przedsiębiorstwa amerykańskie z polskim przemysłem obronnym. I to jest opinia Ministerstwa Obrony Narodowej wydana przez ministra Siemoniaka i wprost Ministerstwo Obrony Narodowej się przyznaje do tego, że ta konkurencyjność będzie nieograniczona. Kolejna opinia Biura Analiz Sejmowych przesłana do Grzegorza Schetyny, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Umowa ta powinna być ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Oznacza to, że zaproponowany przez Radę Ministrów tryb ratyfikacji jest niewłaściwy ze względów konstytucyjnych. Przypominam, że memorandum o współpracy z rządem amerykańskim leży dzisiaj u prezydenta Komorowskiego na biurku z całkowitym pominięciem drogi sejmowej, z całkowitym pominięciem procedur związanych z legislacją. To memorandum całkowicie otwiera drogę amerykańskim przedsiębiorstwom do polskiego rynku, tak naprawdę nie dając nic w zamian, tylko rzucając nas na szeroką konkurencję. To memorandum jest oprotestowane przez środowiska zbrojeniowe, przez związki zawodowe z firm zbrojeniowych, między innymi przez związki zawodowe pracowników Bumaru, który tak naprawdę by miał być głównym beneficjentem tego porozumienia. Dziękuję bardzo i pozwolę sobie tytułem uzupełnienia. Dla Państwa informacji, głównym przedsiębiorstwem czy głównym blokiem, zespołem przedsiębiorstw, które w Polsce zajmują się produkcją S, czyli produkcją specjalną, jest Bumar.
Bumar to jest takie przedsiębiorstwo, które korzeniami jeszcze sięga poprzedniej epoki. Kiedyś zajmowało się wyłącznie handlem zagranicznym, teraz zajmuje się również produkcją, ponieważ w skład Bumaru wchodzi wiele fabryk produkujących sprzęt wojskowy. Ostatnie 4 bądź nawet 5 lat w Bumarze to jest nawet nie stagnacja, to jest ruinacja przemysłu zbrojeniowego. Polega to głównie na tym, że Bumar zaprzestał jakiegokolwiek eksportu. Od 4 lat Bumarowi udało się podpisać 1 nowy kontrakt zagraniczny. Ten kontrakt zagraniczny jest na tyle źle podpisany, że jeżeli dojdzie do jego realizacji, to będzie tą kroplą goryczy, która przeleje czarę i spowoduje, że Bumar będzie już totalnym bankrutem. Jest to wina poprzedniego zarządu Bumaru, który no, przez 4 lata naprawdę nie zrobił kompletnie nic, żeby ratować polski przemysł zbrojeniowy oraz polityków, którzy powinni nadzorować tę branżę, bo przypominam, że większość przemysłu zbrojeniowego jest nadal w rękach państwa poprzez Ministerstwo Skarbu. Państwo ma nadzór nad fabrykami zbrojeniowymi w Polsce. Sytuacja jest na tyle zła, że doszło ostatnio do zmiany w zarządzie Bumaru. Zmiany słusznej, koniecznej i na lepsze, natomiast zmiany, która nastąpiła jakieś 3 lata za późno. Powstaje pytanie, czy nowy prezes Bumaru jest w stanie uratować polski przemysł zbrojeniowy i czy dostanie odpowiednie wsparcie polityczne ze strony polityków. Jeżeli tego nie dostanie, jeżeli nie uda się uratować tego przemysłu, no to mamy do czynienia z masowymi zwolnieniami, z grupą około 150 tysięcy bezrobotnych, z poważnymi zawirowaniami dla wielu miast w Polsce, które do tej pory żyją z tego przemysłu, gdzie większość zatrudnionych to są właśnie ludzie pracujący w takim przemyśle. No niestety światełka w tunelu póki co nie widać, zainteresowanie polityków jest niewielkie, stąd dzisiejsza konferencja, stąd poprosiliśmy Państwa, żeby szczególnie media zajęły się sprawą polskiego przemysłu zbrojeniowego, który woła o ratunek. Patologie, które obserwujemy od kilku lat, zaczęły się w momencie, kiedy zwolniono prezesa Baczyńskiego, zwolnionego z powodów politycznych, nie z powodów merytorycznych. Nikt nie miał zastrzeżeń większych do tego, jak wówczas funkcjonował Bumar. Bumar podpisywał wtedy wiele kontraktów zagranicznych i jako tako wywiązywał się ze swojej roli. W tej chwili, no tak jak mówiłem, jeżeli nic się nie zmieni, to czeka nas plajta kolejnych przedsiębiorstw wojskowych. A trzeba powiedzieć, że te przedsiębiorstwa, które produkują dla polskiej armii, to często są przedsiębiorstwa, które dysponują bardzo nowoczesnymi technologiami, dysponują bardzo nowoczesną i dość świetnie wykształconą kadrą. I po prostu szkoda by było, żeby kolejna gałąź przemysłu w Polsce skończyła tak jak przemysł stoczniowy na przykład. I te przedsiębiorstwa przez wiele lat pobierały olbrzymie środki na badania naukowe w celu rozwijania swoich technologii. A dzisiaj to wszystko zostanie zaprzepaszczone. Ruch Palikota na kongresie 1 maja wzywał do budowania przez państwo fabryk, a nasz rząd dzisiaj doprowadza do bankructwa zakładów już istniejących. Także dzisiaj o 16 na Komisji Obrony Narodowej z wielką uwagą będziemy wsłuchiwać się w propozycje rządu dotyczące przemysłu zbrojeniowego. Mamy nadzieję, że będą to propozycje konstruktywne. Ze strony Ruchu Palikota jest pełne wsparcie dla wszystkich działań, które mają wspomóc nasz przemysł zbrojeniowy, bo jeżeli tu politycy nie zareagują szybko, to czeka nas po prostu śmierć przemysłu zbrojeniowego, a nie chcielibyśmy go ogłaszać, bo byłaby to tragedia dla setek tysięcy ludzi, którzy pracują, są zatrudnieni w tym sektorze naszej gospodarki. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję.